Od lat Mikołajki kojarzą się z wielką przyjemnością i tajemniczością. Co roku każde dziecko z niecierpliwością oczekuje dnia, w którym odwiedzi ich święty Mikołaj i przyniesie jakiś upominek. Warunek? Trzeba być grzecznym. Dzieci, które biorą czynny udział w życiu świetlicy, musiały być bardzo grzeczne, bo i do nich przybył święty Mikołaj. Trochę trwały poszukiwania świetlic, ale 8 grudnia Mikołaj dotarł do dzieci z Kowańcza, Karścina, Krukowa, Pobłocia Wielkiego, Mierzyna i Ubysławic. Długo oczekiwany gość chciał się upewnić, że daje prezenty grzecznym dzieciom. Dlatego wypytywał ich o zachowanie, prosił o piosenki, wierszyki. Usłyszał też obietnicę, że w następnym roku dzieci będą starały się zachowywać jeszcze lepiej. Gdy wszystkie prezenty zostały już rozdane, na każdej twarzyczce pojawił się szeroki uśmiech. Prócz odwiedzin siwobrodego staruszka odbyło się wiele zabaw ruchowych i ciekawych konkursów z nagrodami. Dzieci poznały także historię świętego Mikołaja oraz tradycje z nim związane w innych krajach. Już na płatkach śniegu przefrunęły święta, teraz wszystkie dzieci marzą tylko o prezentach. Za nim Mikołaja dzwonią dzwoneczkami, święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami. A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna, od domu do domu ciężką pracę ma. Jego piękną brodę pokrył srebrny róg, gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł. Święty Mikołaju, my ci pomożemy i wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy. Potem pod choinką zsiądziesz razem z nami, też twój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami. A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna, od domu do domu ciężką pracę ma. Jego piękną brodę pokrył srebrny nut, gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł. Na uroczystościach nie zabrakło sołtysów, by wspólnie z najmłodszymi obchodzić tegoroczne Mikołajki. Paczki zostały przygotowane dzięki otrzymanej dotacji z Miejsko-Gminnego Programu do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz pomocy Karlińskiego Ośrodka Kultury, Rad Sołeckich i Rodziców.